tak zebrałem w jedno miejsce, gdzieś i schowałem. Więc to tylko tak na wywiadach ładnie wygląda. Okej. Czyli sprzątasz, mówiąc krótko, przed każdym wywiadem. Zawsze. Zawsze. Ludzie się nie mogą dowiedzieć, jak ja mam bałagan w pokoju. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta. Spotykamy się już po raz 14, jeśli dobrze liczę, a moim dzisiejszym gościem jest Michał Dziwniel z Brave Lamb Studio. Michale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Michale, powiedz mi, zaraz chwileczkę porozmawiamy sobie o grze, nad którą obecnie pracujesz, ale pozwól, że zacznę od takiego jednego pytania. Skąd właściwie wzięła się nazwa Brave Lamb Studio? Wiesz co, dlatego, bo dużo ludzi w zespole lubi Worms Armageddon, a tam był taki super ship, nie wiem czy kojarzysz, który był rzucany przez Wormsa i on tak latał i robił wybuch. No i generalnie wymyśliliśmy sobie, że skoro zaczynamy coś nowego i podejmujemy dosyć ważny temat, jeżeli chodzi o gry, który jest też dosyć ryzykowny, no to trzeba też dużo odwagi, więc połączyliśmy te Wormsy z tą odwagą i tak wyszło jak gniotko z pelerynką, które jest mogło. Kurczę, mogę się domyślić. Dobre, to mi taka geneza mi się podoba. To jeśli chodzi o studio, a teraz już do ważnego tematu przejdźmy, czyli do gry, na którą pracujecie, która się nazywa War Hospital. To jest taki gra strategiczno-managementowa, taki symulator szpitala polowego podczas I wojny światowej. Society Survivor. Lubimy to nazywać w ten sposób, bo to jest, myślę, że taki gatunek, który idealnie określa to, co robimy. Society Survival, to muszę zapamiętać. A powiedz mi właściwie, jak się w ogóle narodził pomysł na War Hospital? Jak to się zaczęło? Wiesz co, ja nad tym projektem pracowałem już ładnych parę lat samodzielnie. Powstało bardzo pasłe GDO. Zleciliśmy koncept arty, żeby złapać muda, w zasadzie sam zleciłem z własnych środków. Powstał jakiś kawałek muzyczny, który Michał Korniewicz, pewnie znany części widzów, dla nas napisał. I na tej podstawie, że tak powiem, został zrobiony taki pitch, tak? I ja trochę odłożyłem go do szuflady, trochę cały czas o nim gdzieś myślałem, zaczęliśmy rozmawiać z tym zespołem, który powiedzmy był zespołem zalążkowym Brave Lamba, o tym, żeby to zrobić, trochę tak to sobie luźno latało, no i w którymś momencie stwierdziliśmy, dobra, robimy to, skontaktowałem się z Mateuszem, wcześniakiem z Movie, i powiedzieliśmy sobie, no dobra, możemy to robić wspólnie, no bo takich rozmów oczywiście było kilka, tak, z różnymi partnerami, pod warunkiem, że jakby my jako studio zachowamy tą taką niezależność i jednak chcemy, żeby to była produkcja premium, tak, czyli nie robimy gry z paczek z Asset Store'a, nie robimy produkcji, nazwijmy to szybkiej, po to, żeby zawojować wishlistę, tak, tak większość teraz ludzi mówi, że ta wishlista jest kluczowa, tylko chcemy zrobić naprawdę produkt premium, tak? Który jest pełnoprawną grą, zrobioną w dużym zespole, jak na produkcję niezależną, który ten zespół składa się po prostu z ludzi, jakby specjalistów, tak? Czyli tych, którzy już doświadczenie w branży mają. Brave, myślę, że szczyci się tym, że co do zasady nie zatrudnia juniorów, tak? Jakby mamy zespół, który składa się z ludzi, którzy mają w track recordzie co najmniej jeden zamknięty projekt, jak nie więcej. Mamy ludzi z CD Projektu, z Techlandu, z People Can Fly, także to nie jest tak, że tak jak wszyscy mówią, ej, mamy ludzi z People Can Fly, bo tam mieli staż przez 3 miesiące, nie? Tylko to są goście, którzy robili Cyberpunka, robili przy Dying Light'cie, przy tego typu projektach i no jakiś kawałek czasu tam spędzili, nie? Czytaj nie 3 miesiące, tylko rok, parę lat, tak? Czyli już zaznali tego produktu wysokobudżetowego i trochę chodziło mi o to, żeby zebrać ludzi, których znałem wcześniej, chociażby z Iceland, tak? Bo część tej ekipy, jak się pewnie spojrzy na LinkedIna, robiła ze mną Pure Farming i tutaj nikt tego nie będzie ukrywał. Czyli ten zgrany zespół dopakowaliśmy ludźmi, którzy robili triple-aje, albo przy triple-ajach, albo w okolicach triple-ai i złożyliśmy z tego ekipę, tak? Nas jest w tej chwili 20 osób w firmie, także wydaje się, że... O, to całkiem sporo, no. To już nie jest garażówka. Z czego oczywiście część osób jest trochę bardziej poza studiem, część jest z zewnątrz, ale generalnie można powiedzieć, że full-time'owo nad projektem pracuje obecnie dwie dyszki. Pogłowia brejflambowego, czyli tego owieczek. I co? No i cały czas rośniemy, tak? Cały czas jakoś staramy się te akwizycje podejmować. Na pewno nie chcemy być studiem jednej gry, aczkolwiek War Hospital jest dla nas krytyczny, bo wyznacza pewną linię koncepcji, za którą stoi studio. Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że Jednak w Polsce ten game dev dzieli się tak bardzo, jest bardzo spolaryzowany pomiędzy dwie linie, jakby dwa nurty. Pierwszy jest taki bardzo oportunistyczny, czyli taki, że okej, no widzimy, że tam się sprzedaje to, no to będziemy robić to, tak? Natomiast jest ta druga linia takich producentów, którzy rzeczywiście chcą, żeby to ich identity studia kojarzyło się albo z konkretnym gatunkiem, albo z konkretnym produktem, jakby w takim sensie linią produktową, tak? Jak to mówią marketingowcy. I Brave Lamb powstał dlatego, że chcemy robić gry o wyborach, trudnych moralnie wyborach, tak? Które będą z różnych gatunków, natomiast przede wszystkim ta myśl przewodnia to taka, że dotykamy tematów trudnych albo nietypowych. I War Hospital trochę to rozpoczyna. Czyli pozwól, że tak troszeczkę porównam, idziecie w podobnym kierunku, w jakim poszedł 11 bit studios właśnie? To jest bardzo częste skojarzenie, bardzo nam ono schlebia, ale tak, myślę, że trochę tak. O tyle pewnie jest różnica, że my się nie chcemy być mocno sfokusowani na grach, na przykład w rzucie izometrycznym, tak jak 11 bit studios na początku to robił. My się fokusujemy po prostu na tym, że gatunek jest narzędziem do narracji tego, o czym chcemy opowiedzieć. To może być gra w ISO, to może być FPP, nie mylić z FPS-em. To jest jakby rzecz wtórna, tak? Mamy tak szerokie kompetencje w tej chwili w zespole, że wydawać by się mogło, że możemy się wziąć za większość gatunków z wyjątkiem naprawdę kilku. I to jest też jakiś atut, tak? Że jest ta swoboda. Też bardzo szczegółowo dobieramy ludzi, którzy pracują u nas w spółce, nie tylko dlatego, żeby umieli zrobić konkretny typ gry, o której myślimy, tylko żeby też pasowali do siebie nawzajem, tak? Jakby nie polaryzujemy, nie próbujemy szukać silnych ego i słabych ego, tylko raczej szukamy team playerów. I to jest jakiś atut, tak? Że mamy jakąś taką też nieoportunistyczną politykę zatrudnieniową, tak? Zauważ, że w zasadzie, jeżeli spojrzysz na ludzi, którzy pracują w Brave Lambie, chociażby na LinkedInie, to są wszystko ludzie, którzy nie zmienili pracy dlatego, bo byli wolni i szukali roboty, tylko raczej zostali zachęceni do przejścia i zmiany barw klubowych, mówiąc delikatnie, tak? Czyli to był transfer, a nie wolna akwizycja w większości przypadków. Co powoduje, że tym bardziej wiemy, że jakby wiemy, kogo szukamy, już nie szukamy level designera, tylko szukamy ludzi z konkretnych zmienień, to jest fajny gość, robi super rzeczy, no to chcemy go w Brave Lambie, tak? I to jest raczej ta polityka. Nie nazwałbym tego takim typowym sourcingiem HR-owym, tak? Ale to raczej mamy jakąś listę talentów, z którymi chcemy rozmawiać i to jest właśnie, idziemy właśnie w tym kierunku. To jeśli chodzi właśnie o ten zespół Brave Lamb Studio, który no, faktycznie fajny się zespół zbudował, a wracając do samego War Hospital, powiedz mi proszę, jak właściwie, bo to może dużo osób zainteresować, jak za kulis wygląda praca nad grą historyczną? Czy wy macie jakiś konsultantów od I wojny światowej, czy może niekoniecznie, może macie jakiś fajny research zrobiony do tego? Wiesz co, mamy jednego super konsultanta, w zasadzie instytucję, ale o tym nie mogę jeszcze dokładnie powiedzieć, co to jest, bo to jeszcze przed nami za kilka pewnie dni lub max kilka tygodni. To jest naprawdę duży temat i będziemy go ogłaszać, więc mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że w skali świata nie ma lepszego partnera merytorycznego do robienia takiej gry. I myślę, że nie będę nadymał się, mówiąc, że nie ma w skali świata. To współpraca, którą wygrywamy od praktycznie początku istnienia Brave Lamba. Także jesteśmy o krok przed podpisem finalnego papieru jakby formalizującego, ale te prace konsultacyjne, takie bardziej zleceniowe, trwały już wcześniej. To po pierwsze. Po drugie, mamy w swoim składzie dwóch ludzi, którzy są pasjonatami tematyki I wojny światowej. Wyobraź sobie, że jeden z naszych lidów kolekcjonuje gazety z tamtego okresu i codziennie wrzuca nam wycinki z tych gazet, jakby datą odpowiadającą dacie obecnej, więc jakby wszystkich mega wprowadza w klimat i sam nawet od niego na urodziny dostałem jedną taką gazetę, więc mam to w rękach i rzeczywiście to jest żywa historia, więc to nie bierzemy się do ten temat, że tak powiem, z bomby. Ja też jestem wielkim pasjonatem okresu I i II wojny światowej, szczególnie w obszarze techniki wojskowej, może mniej polityki i historii polityki, natomiast no pod tym względem myślę, że merytorycznie mamy silnych ludzi na pokładzie, jeżeli chodzi o ten wątek. Jak się robi grę historyczną? Przede wszystkim trzeba rozważyć dwie rzeczy. Czy my chcemy zrobić grę kiedy w ogóle podchodzimy jako deweloper do robienia takich gier opartych na historii. Czy my chcemy zrobić, nazwijmy to, wirtualne czy rozrywkowe świadectwo historii, czy chcemy opowiedzieć pewną historię, używając jej jako narracji, tak? Jakby w naszym przypadku tło historyczne jest pewnym tłem narracyjnym do opowiedzenia historii, która mogłaby się zdarzyć, jest wierna realiom, natomiast czy się zdarzyła? Pewnie tak, w jakimś tam metafizycznym sensie to jest sprzęt historii, których ci ludzie na froncie dostrzegali, spotykali się z tym każdego dnia, tak? Koniecznością wyboru, którego pacjenta leczymy najpierw, którego musimy zostawić i prawdopodobnie umrze. Załamująca się linia frontu, musimy wysyłać ludzi ze szpitala na front, co dla każdego lekarza jest porażką, bo tak naprawdę dochodzi do niego w pewnym momencie, że w zasadzie leczy ludzi tylko po to, żeby dostarczać tych ludzi z powrotem na front, więc nie ratuje im życia, tak? Bo ta gra tak naprawdę trochę odpowiada na, staramy się odpowiedzieć na pytanie, czym jest życie w trakcie wojny. Czy życie to przede wszystkim ta biologiczna warstwa, czyli ciało, jedzenie czy walka, czy życiem to jest właśnie ta tożsamość, która w tych okopach bardzo często ginęła, tak? I nie było. Czy jest tam gdzieś miejsce na człowieczeństwo, tak? W tym wszystkim, tak? Ja bym powiedział tak, że jakby, bo tak jak właśnie powiedziałem, czym jest życie, tak? Czy życie to jest to człowieczeństwo, czy życie to jest biologia, tak? I gdzie jest ten balans? I my cały czas w tej grze trochę może nie romansujemy, ale staramy się percepcję gracza zwrócić na ten kierunek. Twój wybór to jest wybór pomiędzy tymi dwoma osiami, tak? Czyli osią człowieczeństwa rozumianą jako to humanity, tak? Czyli ten human being, czyli ten człowiek w sensie w rozumieniu biologicznym, tak? I to jest właśnie to, że nawet ta fraza marketingowa, która powstała przy okazji trailera pierwszego, czyli every saved life counts, no to właśnie pytanie, w nim jest zawarta też to właśnie to, o czym powiedziałem, czym jest ten life, czy to jest ten count, dlatego, bo mamy uratowanego żołnierza i możemy go wysłać na front z powrotem, czy to jest to życie, które ocaliliśmy dlatego, bo nie wysyłamy go na front, a odsyłamy go do domu, tak? Ponosimy tego konsekwencje. Na pewno ta pierwsza wojna światowa to wątek, który nie jest eksploatowany w grach i też w percepcji historycznej ludzie nie wiedzą, jaki dramatyzm temu towarzyszył, tak? Że tak naprawdę to jest pierwszy współczesny konflikt zbrojny, który jest dobrze udokumentowany i gdzieś tam on się ociera. Oczywiście ja teraz nie chcę prowadzić dyskusji, czy pierwsza i druga wojna światowa, która była krwawsza. Ja twierdzę, że z punktu widzenia wojskowego, a nie mordowania ludności cywilnej, pierwsza wojna światowa była dużo bardziej zdehumanizowana niż druga, tak? Bo w tej pierwszej wojnie światowej ten człowiek w zasadzie już nic nie znaczył, tak? Był tylko jakimś kawałkiem oddziału, który miał przejść tą ziemię niczyją, tak naprawdę ze stratami na poziomie 90%, które były tolerowane przez oficerów w tamtym okresie. I jakby tu nie było dyskusji o tym, czy warto zdobywać ten punkt, czy nie. Tu po prostu liczyło się, tu był front wschodni cały czas, nie? Jakby front wschodni II wojny światowej, to tak naprawdę cały czas działania frontowe podczas pierwszej. I tak naprawdę to było wzajemne wyżynanie się, a nie taktyczne rozpracowywanie przeciwnika. I to też chcemy pokazać, tak? Że jakby pokazać ten kawałek historii, który nie jest eksploatowany w grach komputerowych, bo tak naprawdę na palcach jednej ręki policzysz gry, które o okresie pierwszej wojny światowej, które się wybiły, z wyjątkiem Battlefielda oczywiście, ale to marka, tak, możemy dyskutować też, nie? O tym, czy w ogóle, czy jakbyśmy sobie dzisiaj wymyślili setup historyczny, to w zasadzie Battlefield pasuje do wszystkiego, nie? Jakby pewnie w czasach napoleońskich też wysadzili karabiny maszynowe, bo znaleźliby prototyp i byłoby fajnie. I bardziej mnie po prostu martwi, jakby nie martwi tyle, ile właśnie zachęca do wykonania takiej gry to, że tam jest bardzo dużo ciekawych elementów związanych też z rozwojem medycyny i z rozwojem w ogóle takiej techniki wojskowej, nie tylko militarnej, tak? Bo my z książek wiemy o tym, że kurczę, tam wtedy wynaleziono tą broń chemiczną, moździerze, ciężką artylerię i tak dalej, a bardzo mało mówi się o tych rzeczach, które ułatwiały przeciętnemu żołnierzowi życie, tak? Czyli mówimy o bandażach, o środkach opatrunkowych, o technikach amputacyjnych, o anestezjologii, która pojawiła się po raz pierwszy, o produkcji leków, tak? Czyli w ogóle takim bardziej już farmaceutycznym wątku, tak? I tego typu historiach, które tak naprawdę gracz jak zobaczy, stwierdzi, kurczę, no to było ponad 100 lat temu i już wtedy korzystano z takich czy innych rzeczy, tak? I moim zdaniem to jest jakby ten aspekt historyczny War Hospitala, który będzie tutaj najbardziej wysuwał się na pierwszy plan, że dla gracza to będzie takie wow, że kurczę, przecież te wszystkie rzeczy ja je znam dzisiaj w jakiejś tam innej, innym w innym morfie, że tak powiem, a one przecież już były wtedy, nie? To jest jakby ten element gry historycznej. Powiem ci tak, bo jak teraz mi opowiadasz o tej grze, to ja widzę po prostu, że macie tego pozytywnego freaka na punkcie historii, macie tego super mega tajemniczego konsultanta, więc jakby o to jestem spokojny, ale pozwól, że spytam cię o jedną rzecz. Jak to jest z tą równowagą pomiędzy poprawnością historyczną a gameplayem, bo War Hospital to wciąż jest gra, tak? Rozgrywka jest istotna, musi się, gracz musi... Boże, uciekło mi teraz słowo, ale dobrze musi w to grać, tak? A jednocześnie musimy zachować tę poprawność historyczną. Gdzie jest ten złoty środek? Wiesz co, po pierwsze tak, jeżeli chodzi o złoty środek, my mamy dużo łatwiejsze zadanie, bo robimy grę w ISO, nie robimy shootera, więc nam tak naprawdę ta przy Society Survivalu dynamika rozgrywki bierze się nie z szybkości akcji, jeżeli można to tak nazwać, tylko raczej z ilości akcji, które w danym momencie mechanicznie się odbywają w grze. I to nie muszą być akcje związane z tym, że nie wiem, nas atakują, musimy strzelać, nie musimy tej rozgrywki sztucznie przyspieszać. Więc jakby możemy złapać ten natural balance, tak, który się tak to się tak naprawdę nazywa, pomiędzy właśnie dynamiką a ilością czynności, które będą się finalnie przekładały na tą dynamikę. Okay. Gra jest podzielona na kilkanaście jakby mikrolupów, które dotyczą różnego rodzaju elementów pracy szpitala i też obrony bezpośredniej szpitala. I nie zdradzając tutaj za wiele, ten złoty środek leży w tym, że nie potrzebujemy pokazywać graczowi goru, takiego typowego, związanego z leczeniem, tak? Znaczy, to na pewno nie chcemy, żeby ta gra była takim bloody, full realistic medical simulatorem, gdzie po prostu będziemy widzieli tutaj odpadające kończyny, amputacje, bo to nie jest istotne w tej grze. Pokazanie dramatu, w Polsce jest takie trochę przeświadczenie, nie? Że jakby nawet tak widzimy polskie filmy, tak? Różnego rodzaju, że kurczę, no jeżeli chcemy pokazać dramaturgię, to najlepiej tam pokazać, jak kogoś świartują na kawałki, później tam matka tego kogoś idzie do psychiatryka i w ogóle to jest taki mega fajny dramat, nie? Że jakby zbudowany po prostu tak atmosferycznie, tak? My chcemy pokazać dramat w rozumieniu decyzji i ich konsekwencji, a nie do końca pokazaniem tego, że ktoś umiera równa się temu, że kogoś trzeba rozczłonkować albo kogoś trzeba pokazywać spazmy śmierci, które ten człowiek będzie wykonywał. Można to pokazać w zupełnie inny sposób. My mamy na to pomysł. Bardzo dużą rolę w naszej grze, to mogę zdradzić, będzie grało tak zwane morale i zdarzenia, które się będą działy w takim świecie globalnym wokół tych morale. To będzie nie tylko stan szpitala, to będzie muzyka, to co mówią ludzie, ich nastrój odpowiednio zilustrowany. Więc gracza to będzie przytłaczało, a nie takie, że tak powiem, ordynarne pokazanie takiego właśnie gore szpitala z facetem z piłą, który tam amputuje 35. kończynę z rzędu. Nie chcemy tego. I jakby ta prawda historyczna nie zawsze musi być odwzorowana w takim rozumieniu 1:1, bo to jest jednak gra. To jakby ja uważam, że tworzenie gier to jest jakiś element sztuki i każda dziedzina sztuki posługuje się metaforą, tak? To jakby idąc od samego początku, czyli od toposu filmu, tak, no to z jakiegoś powodu można pokazać, nie wiem, miłość, niekoniecznie kręcąc film pornograficzny, tak, jakby pokazując stosunek płciowy dwojga ludzi, jest ten słynny odjazd kamery na ścianę, czy śmiejemy się z kołdry w literę L, tak, natomiast jakby mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że jakby mamy wiele środków wyrazu, tak, którym możemy pokazać to samo, niekoniecznie pokazując chirurgiczną dokładnością pewne elementy. Jakby dla nas taka historyczna adekwatność czy dokładność to przede wszystkim pokazanie procesu, jak on wyglądał, tak? Że mamy segmentację pacjentów, tak? Gdzie podczas pierwszej wojny światowej wprowadzono klasyfikację pacjentów, tak? Czyli że ratowano przede wszystkim tych, którzy mieli największą szansę na przeżycie, a nie tych, którzy mieli najciężej ranni, tak? W momencie, kiedy tych rannych było bardzo dużo. Pokazujemy to, przy pomocy czego leczono, pokazujemy to, w jaki sposób fortyfikowano obiekty, pokazujemy to, w jaki sposób pozyskiwano zasoby. Bardzo ważne u nas w naszej grze będzie pozyskiwanie zasobów, które nie będą tylko zasobami, które nie przywiezie nam pociąg przyfrontowy, tylko to będzie też konieczność pozyskiwania tych zasobów z różnych obszarów gry. To bardzo kluczową rolę w ogóle w grze będzie słynny No Man's Land, tak? Bo pierwsza wojna światowa kojarzy nam się z tym skrawkiem ziemi niczyjej, który u nas nie będzie tylko i wyłącznie elementem, gdzie widzimy wojnę, ale też właśnie pozyskiwujemy zasoby, bierzemy rannych, tak, z tego miejsca. Więc ta adekwatność historyczna to właśnie operowanie bardziej prawda historyczna przy pomocy pewnych środków wyrazu, tak? I to w tym kierunku chcemy w War Hospitalu iść. Ale powiem Ci, Michale, jedno muszę Ci przyznać, Ty naprawdę potrafisz o swojej grze opowiadać, bo tak Cię słucham tak, kurde, zagrałbym już sobie. Umiesz o tym mówić, bo nie wszyscy deweloperzy potrafią mówić o swoich grach, nawet jeśli to są super gry i tak dalej. Wiesz co, Łukasz, ja myślę, że to jest w ogóle, to jest w ogóle, myślę, że to jest taka umiejętność, która też trochę wynika z tego, jak bardzo głęboko schodzisz w procesie designu. Znaczy, jeżeli, ja zawsze jak... Bo ja poza tym, że jestem producentem od wielu lat, to też mam takie wycięcie level designerskie. W sensie jakby wywodzę się jakby z level designu i to jest jakieś takie moje speciality. W ogóle uważam, że każdy producent, który chce się rozwijać, fajnie, żeby kiedyś w swojej karierze dotknął jakiegoś konkretnego technicznego kawałka jakby developmentu po to, żeby lepiej rozumieć proces, którym zarządza. A to jest jakby materiał na trochę inną dyskusję. Natomiast my w designie schodzimy bardzo głęboko, tak? Schodzimy do poziomu tworzenia charakterystyk postaci, ich narracji, biografii, chociaż jej nie widać w grze, tak? Że nie wiemy, kim jest Major Henry Wells, tak? Który jest naszym protagonistą, natomiast na niej budujemy narrację, tak? Jakby im głębiej wejdziesz w ten design, tym łatwiej Ci o grze opowiedzieć, bo masz jakby za tym wszystkim ogromną warstwę preprodukcyjno- projektantką, której możesz czerpać, kiedy o tym opowiadasz. I to jest niesamowite, kiedy masz dobry zespół designerów, którzy ci potrafią wykierować świat z niczego, nie? Czyli właśnie zbudować wokół czegoś narrację, co powoduje, że potem jest autentyczne i dzięki temu ja o tym opowiadam, tak? Można powiedzieć, że ja opowiadam to dzięki zespołowi Szymona Wawrucha, który jest u nas lead game designerem i ludzi wokół niego, czyli Oli Łukasza i Huberta, którzy pracują właśnie nad tym, nie? Żeby właśnie ten świat był mega autentyczny i wiarygodny. I to tak naprawdę jest paliwo do mojej opowieści o tej grze. Fajnie, że poruszyłeś ten temat, że powstał taki troszkę nowy gatunek, ten Society Survival. I teraz wyobraź sobie na przykład, że ja jestem początkującym twórcą, który dopiero chce wejść do game devu i bardzo, bardzo chciałbym zrobić taką grę, właśnie taki survival, Society Survival. Jakie miałbyś dla mnie porady, jako dla początkującego twórcy? To przede wszystkim... jako początkujący twórca zastanów się nad tym, czy chciałbyś tą grę robić samodzielnie, czy jednak nie powinieneś przyjść do miejsca, gdzie nauczysz się elementów składowych tego gatunku jako rzemiosła, tak? Bo ja uważam, że bardzo rzadko, mimo że oczywiście świat jest pełny historii, że o, ktoś nigdy nigdzie nie pracował, sieknąłem grę, mam 100 tysięcy sprzedaży na Steamie, jestem zarobiony, nie? Jakby takich historyjek mamy kilka, pewnie możemy znaleźć. Natomiast ja wychodzę z założenia, że zarówno gra, która jest, jakby tworzenie gry jest procesem iteracyjnym, jak i budowanie umiejętności to też jest proces iteracji, tak? Można to zamknąć w procesie iteracyjnym. Teraz pamiętajmy o tym, że Society Survival to jest gatunek nowy, który został stworzony de facto przez 11 bit studios, tak? I on rządzi się swoimi prawami. Oczywiście można pewnie wyszkieletować ten gatunek w jakiś konkretny sposób, ale zacząłbym przede wszystkim od tego, żeby zastanowić się właśnie, co składowo ma mieć ta gra. Znaczy bardzo dużo twórców zaczyna tworzyć projekt bez wyznaczenia tego nieszczęsnego core loopa, tak? Bardzo dużo designerów nie lubi tego robić, bo to jest trochę matematyczna robota, nie? Że musisz mieć tą pętlę praktycznie, która wygląda jak pętla programistyczna, która ma pewną logikę, tak? I teraz wszyscy mówimy, ok, robimy tutaj, będzie mnóstwo mechanik, w ogóle zróbmy grę o, nie wiem, przetrwaniu wybuchu nuklearnego, będzie super, ale tak naprawdę, kiedy zaczynamy tworzyć te wszystkie feature'y, nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie gry z tego kleić, bo jakby tu coś tam cieknie, tu czegoś nie możemy dopiąć. I ja twierdzę, że najważniejszą rzeczą dla początkującego twórcy, jeżeli już naprawdę uznaje, że on się tam brzydzi komercją, nie chce iść do studia, które już produkuje komercyjnie gry, tylko chce zrobić coś samemu, to zacznijmy od tego, że zanim wybierzemy, czy to będzie Unity, czy to będzie Unreal, czy cokolwiek innego, trzeba usiąść na kartce, narysować, znaczy nie usiąść na kartce, usiąść przed kartką i narysować core loop tej gry. Czyli co tak naprawdę jest tym powtarzalnym replayability experience dla gracza i czy to jest dla niego fajne. Bo ja twierdzę, że kartka to jest najlepsza konfrontacja do wszystkich pomysłów, jakie mamy w zakresie game designu. Jakby możemy w naszej głowie mieć mnóstwo fajnych i ciekawych pomysłów. Początkujący designerzy są takie, wiesz, automaty kałasznikowe, nie? Że jakby przychodzi gościu i mówi tam, będziemy tu taki pomysł, jest tu taki. Zawsze jak mam junior designerów, to mówię, dobra, poczekaj, zrób dokumentację. Mhm. I zaczynają się schody, bo trzeba rozpisać ten pomysł nie tylko w obszarze to ma tak działać, taki jest jakby architektura tego feature'a, ale przede wszystkim, gdzie jest to reparability, gdzie jest ten player experience, nie? I czy on jest powtarzalny, czy można go powielić, jak go modyfikować, bo powstanie pomysłu na feature to jest, wiesz, 5 minut, nie? Odpalasz Google Doc'a, robisz 2 kartki A4, jest super, nie? Tylko potem musisz ten klocek wziąć i go wpasować w tego jakby general loopa gry. Mhm. I to jest najtrudniejsze. I to jakby oddziela początkujących designerów od tych doświadczonych. Ja zawsze mówię, że czym się różni doświadczony designer od juniora, że doświadczony designer przede wszystkim krytykuje, a junior to przede wszystkim wytwarza, nie? Że jakby ten senior jakby kiedy napisze coś i przemyśli, to on jest już przyzwyczajony do tego, że on wywala 90% swoich pomysłów do kosza. I to jest jakby dla niego to jest normalne, tak? A dla juniora powstaje feature, ja go bronię jak Częstochowy przed szedami, mówi, kurczę, to jest tak świetne, gdzie tutaj mi krytykują wszyscy ludzie, zadają mi tu jakieś pytania bez sensu, przecież to trzeba wdrożyć. Jasne. Jakby ja uczułam przed tym, że na napisanie gry, w sensie na stworzenie gry w silniku zawsze jest czas. Jakby to jest element, który kosztuje czas i pieniądze, a uważam, że dobry pomysł i przemyślany pomysł kosztuje przede wszystkim czas. I ja bym powiedział każdemu początkującemu twórcy, rozpisz to, co chcesz przekazać tą grą, znajdź core loopa na kartce, ja dopiero potem myślę o prototypie, bo jeżeli ta gra ci się nie składa na kartce, to ona ci się nie złoży w silniku w sposób mistyczny. Bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd. Dobra, ten core loop tak średnio, ale tam dowalimy feature'u, będzie super, nie? Tylko na koniec dnia no nie jest super, nigdy nie jest super. Bo jakby na samym końcu proces tworzenia gry polega na tym, że kiedy weźmiemy sobie dowolny projekt, jaki sobie, nie wiem, czy dowolną grę, jaką znajdziesz na Steamie, zaczniemy z niej wywalać te wszystkie, nie wiem, craftingi, ekspienie postaci, nie wiem, zmienną pogodę, dzień, noc, jakieś super feature'y związane z achievementami, mega fajne animacje, tam, nie wiem, otwierania drzwi i tak dalej, to zawsze na koniec musicie dostać ten core loop, ta podstawowa mechanika. W grze o strzelaniu najważniejsze jest strzelanie. W grze o zarządzaniu szpitalem polowym najważniejszy jest szpital polowy i to, co w szpitalu polowym robisz. I to, że będziemy mieli miliard różnych efektów, czy feature'ów, które będą to ubogacać, one nie zastąpią tej esencji. Nigdy. I jakby to musimy zawsze pamiętać, nie? Że jeżeli robimy symulator, nie wiem, placu budowy, to najważniejsze jest budowanie budynku, a nie to, czy jeździ się fajnie ciężarówką, która ten plac budowy buduje. To jest wtórne. Najważniejsze jest to, że ten budynek ma fajnie podstawać i się super budować, bo gracz zawsze w percepcji, i to jest normalne, tak, bo gracz jakby w percepcji zawsze ten core loop znajdzie, bo tak funkcjonują gry, tak. I to, że ty mu pokażesz super fizykę w symulatorze budowania budynków cysterny, która dowozi beton, on powie, no okej, fajnie, tylko że na koniec dnia no słabo się ten beton wylewa. Jakby tu jest ten pies pogrzebany, nie, że jakby bardzo często, szczególnie ludzie, którzy zaczynają tworzyć gry, skupiają się na feature'ach, które są jakby efektem core loopa, a nie przyczyną do jego powstania, nie? Jakby bardzo często my w Brave Lambie nawet sami się łapiemy na tym, po tylu latach doświadczenia, że chcemy, nie wiem, zrobić jakiś fajny tam zajobongo wizualne, a nagle okazuje się, że dobra, ale my musimy tutaj, wiesz, vertical slice'a dokończyć, jakby jesteśmy kilka tygodni przed zamknięciem i bardzo widać ten proces, nie? Że jakby mamy mnóstwo rzeczy w backlogu, które chcemy wdrożyć, ale one nie są potrzebne do vertical slice'a, więc one poczekają. Jakby to, i to trzeba bardzo się kontrolować przed tym, nie? Jakby tak samo jak zaczynasz tworzyć projekt takiego Society Survivala, to zacznij od tego, co chcesz tej grze przekazać korowo, czyli gdzie jest Society Survival. Słuchajcie, i to są fajne rady game designerskie, musicie wujka Michała słuchać. Tak, tak. Nie, bardzo mądrą rzecz powiedziałeś. A powiedz mi proszę, na sam koniec mam to moje ulubione pytanie na rozluźnienie, już tak? Tak. Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację, że zamykają cię w izolatce na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą 3 gry. I jakie to są gry? O, to będzie bardzo, bardzo fajne pytanie i ono będzie totalnie rozjechane. Dobrze. Będzie bardzo, bardzo rozjechane, więc tak, pierwszą grą, którą bym wziął, to jest Jedi Knight 3 Jedi Academy. Kiedyś grałem w klanie Jedi Knighta Trójki i generalnie gdzieś tam otarłem się o nieoficjalne wicemistrzostwo Polski, więc to jest coś, co na pewno ta gra jest jakby sentymentalnie bliska mojemu sercu. Drugą grą to również Gwiezdne Wojny, Empire at War, czyli RTS z sieci Gwiezdnych Wojen. Przez wielu uznawany za stosunkowo nie średni, ale uważam, że jakby klimatycznie oddaje to, czym ta gra być powinna. No i pewnie politycznie poprawnie trzeba powiedzieć, że War Hospitala bym wziął. Dobrze, patrzcie, reklamuję do końca, dobrze. A tak jeszcze, jeżeli bym dodał, to musielibyśmy wyjąć tego War Hospitala, to powiem ci szczerze, że wziąłbym chyba Pure Farming 2018, bo jednak ta gra to prawdziwy krew pod i łzy game devu i rzeczywiście duży projekt na 3 platformy, moja pierwsza gra na konsolę, z którą do dzisiaj chętnie zagram, tak, że śmiejemy się nawet, jak dodajemy w War Hospitalu na przykład krowę, która chodzi obok pola, myślałem, kurczę, może jednak zrobimy to oranie, nie? Że jakby, albo kultywacie gleby, tak? Więc tutaj bardzo dużo wspomnień, no i też dzięki temu ten zespół się ukonstytuował, tak? Że jakby ci korowi ludzie, czyli Szymon, Grzegorz, Michał Korniewicz, to są wszystko ludzie, którzy przy Pure Farmingu pracowali i wydaje mi się, że to jest niezła gra poza wszystkim. Jak na te warunki i te możliwości, które mieliśmy wtedy, to naprawdę świetny projekt i myślę, że wziąłbym, tak, bo to da się odpalić i tak z sentymentem, łezką wokół na to popatrzeć. Poza tym taka gra na pewno zapewni ci masę godzin, tak, żebyś mógł zabić ten czas w tej izolatce. Tak jest. To słuchaj, Michale, to ja bym ci chciał strasznie podziękować za to, że znalazłeś czas na tę rozmowę, że nam opowiedziałeś i o zespole, który pracował nad War Hospital, i o samej grze, za którą trzymamy kciuki i czekamy, i przede wszystkim miałeś takie fajne rady dla początkujących game designerów, bo to naprawdę chciałbym, żeby w ogóle te wywiady były czymś takim, że jeśli chociaż jedna osoba po tym wywiadzie go obejrzy i poprawi też troszeczkę swój game design i wejdzie do tego game devu, to ja myślę, że wykonaliśmy swoją robotę, słuchaj. Też mi się tak wydaje. Najważniejsze jeszcze ostatnie zdanie, które chciałbym powiedzieć dla tych właśnie początkujących ludzi. Nie bójcie się pytać. Znaczy, ja wiem, że w internecie jest bardzo dużo ludzi, którzy mają bardzo wysokie ego i potrzebują jakby czasami zhejtować pomysł, ale naprawdę jest też cała masa ludzi, która pamięta te czasy, kiedy sama stawiała pierwsze kroki, pierwsze potknięcia. Każdy ma w track rekordzie jakiś fuck up i to jest normalne. Jeżeli ktoś pyta, to już robi ten... Nie ma głupich pytań, naprawdę. Jakby najgłupsze pytania to te, które nie zostały zadane. I to jest najważniejsze. Nawet jeżeli wam się wydaje, że to jest niestosowne, bo na przykład nie wiecie, jak przesuwać obiekt w Unity. Trudno, no zadajcie to pytanie, 3 osoby was zhejtują za to, ale 4 wam wskaże rozwiązanie. I niestety trzeba przeżyć, każdy był juniorem kiedyś. I naprawdę wam polecam, nie bójcie się tego, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pomóc. Jestem przekonany o tym. No, to też jest bardzo fajna rada, zwłaszcza, że kiedyś był u mnie Greg Bonikowski, też taki indie game designer. Ja mam identyczną radę właśnie, żeby nie bać zadawać pytań, więc słuchajcie, jak już druga osoba mi to mówi, to już chyba coś w tym musi być. Dokładnie. Dobrze. To Michale, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że mnie znalazłeś czas na ten wywiad. Słuchajcie, moim gościem był Michał Dziwniel z Brave Lamb Studio. Michale, dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie, kłaniam się.